Dzień dobry, Joanna Dźwięk, Rzeczpospolita. To jest program Rzecz o Zdrowiu. Moim gościem jest pan Przemysław Śnieżyński, prezes zarządu firmy Medisept, firmy produkującej środki do dezynfekcji. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani doktor, witam państwa. Panie prezesie, jak pan będzie wspominał mijający rok 2020? To był trudny rok dla pana firmy? Pani doktor, no to będzie rok pełen, to był rok pełen zaskakujących zwrotów akcji i wielu dziwnych sytuacji, szczególnie dla producentów środków dezynfekcyjnych. Oczywiście, no, praktycznie wszystkie obszary naszego życia w tym roku uległy zmianie i my, no, tak jak wszyscy, próbujemy się w tej sytuacji najlepiej odnaleźć, jak to jest możliwe. Ale spodziewaliście się takiego wzrostu zapotrzebowania na wasze produkty? Oczywiście nie, pani redaktor. No to było dla nas ogromnym zaskoczeniem, wszystko to, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o rynek środków dezynfekcyjnych w roku 2020, my oceniamy, że on urósł o około 300-400%. Natomiast były takie momenty na przełomie marca i kwietnia, kiedy te zamówienia wzrosły o 1500%, o 2000%. Także to była rzeczywistość, której nikt nie był w stanie przewidzieć. Dodatkowo tą trudną sytuację spotęgował też fakt, że rynek środków dezynfekcyjnych w służbie zdrowia przed pandemią był zdominowany przez podmioty zagraniczne. I w chwili, kiedy mieliśmy szczyt pandemii, właściwie szczyt bardziej paniki, no te podmioty skupiły się na swoich macierzystych rynkach i ten dostęp do środków dezynfekcyjnych dla służby zdrowia był jeszcze bardziej ograniczony. Jak sobie z tym poradziliście? Panie dyrektor, no, udało nam się w minionym roku dokonać kilku rzeczy, no, takich prawie że niemożliwych, tak? Pierwsza sprawa to w ciągu praktycznie 4 tygodni z produkcji jednozmianowej przeszliśmy na produkcję trzyzmianową 7 dni w tygodniu. Tak, to wiązało się z ogromnymi zmianami organizacyjnymi, z przestawieniem produkcji. Tak, no to oczywiście spowodowało zdecydowanie większą podaż naszych produktów z jednej strony, natomiast w którymś momencie natknęliśmy się na brak surowców, na brak komponentów, no i to był taki moment, kiedy po prostu mogliśmy produkować więcej i dla odmiany zaczęła się walka o to, żeby mieć z czego produkować. Także, no, pani doktor, to był zdecydowanie rok obfitujący w różne właśnie zaskakujące sytuacje. Ja działam na rynku środków higieny, środków dezynfekcyjnych od ponad 25 lat. No i był taki moment, że my musieliśmy wprowadzić reglamentację wręcz naszych produktów. Dzieliliśmy między jednostki służby zdrowia, między administrację to, co udało nam się wyprodukować. Także to takie sceny w zasadzie z minionej epoki. Także cieszę się, że mamy już ten etap za sobą, że dzisiaj, no, funkcjonujemy w nieporównywalnie bardziej normalnych warunkach. A skąd wzięliście ręce do pracy, bo to komponenty to jedno, ale pracownicy drugie, żeby przestawić się na taką produkcję masową? Tak, więc no to były ogromne zmiany organizacyjne, to były rekrutacje pracowników, to były permanentne szkolenia tych ludzi. No to była po prostu ogromna operacja, żeby no po prostu temu tematowi podołać. Natomiast jesteśmy, pani dyrektor, w dosyć szczęśliwej sytuacji. Zakład, w którym aktualnie prowadzimy produkcję, powstał w 2015 roku. On jest w ogromnej mierze zautomatyzowany. I to nam umożliwiło właśnie w tak krótkim czasie przejście na tak wysokie wolumeny produkcyjne. Na wiosnę, to o czym pan powiedział i to, co pamiętamy wszyscy, na wiosnę 2020 roku był problem ze środkami do dezynfekcji i nagle pojawiło się mnóstwo różnych. To może być niebezpieczne dla osób użytkujących.
Panie doktor, no faktycznie zmieniły się przepisy, faktycznie w myśl dzisiaj obowiązujących przepisów, no w zasadzie każdy może, czy prawie każdy może dzisiaj produkować środki dezynfekcyjne. No z jednej strony pozwoliło to zabezpieczyć ogromny popyt, tak, natomiast no niestety też niesie to ze sobą pewne mankamenty, mianowicie wiele produktów po prostu jest bardzo słabej jakości. Panie doktorze, jak patrzę na skład niektórych produktów i potem patrzę, jaka jest ich cena, to ja jako producent no, nie wiem, jak to jest możliwe, żeby przy określonych cenach surowców ktoś był w stanie produkt w tej cenie wytworzyć. Tak? Także myślę, że dzisiaj mamy sytuację ogromnej nadpodaży i dosyć duży problem wielu produktów, które no, nie spełniają tych wymogów jakościowych. A na co zwracać uwagę, kupując środki do dezynfekcji, żeby co tam było albo czego nie było? Panie doktorze, więc tak. Pierwsza taka podstawowa sprawa to jest rozróżnienie produktów dezynfekcyjnych od środków antybakteryjnych. Ich działanie jest deklaratywne, one często nie są w pewnym stopniu przebadane. Natomiast no, potrzebujemy produktów, które działają na wirusy, czyli przede wszystkim szukamy środków do dezynfekcji, które są produktami biobójczymi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zwracamy uwagę, czy produkt posiada pozwolenie. Każdy produkt dezynfekcyjny, który jest biobójem, na opakowaniu powinien być zaopatrzony w numer pozwolenia. I też no, zachęcam Państwa do tego, żeby patrzeć, czy na tym pozwoleniu występują, na tym numerze, czy przy tym numerze występują literki TP. TP to znaczy tymczasowe pozwolenie, czyli to są takie produkty, które zostały zarejestrowane na podstawie dostępnej literatury. One są wytwarzane zgodnie z przepisami, natomiast to nie są produkty do końca, powiedzmy, przebadane. Kolejna bardzo istotna rzecz, pani redaktor, produkt powinien mieć podane na opakowaniu normy, szczegółowe informacje, na jakie działa wirusy, na jakie działa bakterie, na jakie działa grzyby. Jeżeli konsument na opakowaniu znajdzie tego typu informacje, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa to jest produkt odpowiedniej jakości. A jeżeli jest to produkt nieodpowiedniej jakości, jakie może mieć skutki dla zdrowia? Panie tak, to znaczy tak, no myślę, że ten skutek najpoważniejszy i największe zagrożenie to jest to, że ten środek nie działa. Tak, czyli jeżeli on nie ma odpowiedniego składu, no to po prostu nie będzie miał działania wirusobójczego, nie będzie nas chronił. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, z jakich surowców został ten środek dezynfekcyjny wytworzony i czy te surowce były przebadane. My na przykład w swoim laboratorium fizykochemicznym szczegółowo badamy wszystkie surowce przed skierowaniem ich do produkcji. I teraz, pani dyrektor, taki surowiec zanieczyszczony może powodować podrażnienia, może powodować uczulenia, może powodować wręcz, spotykamy się z przypadkami poparzenia rąk po zastosowaniu takich słabej jakości produktów. I w końcu taka rzecz może najłatwiejsza do stwierdzenia, no wiele tych produktów posiada bardzo przykry zapach. I teraz do czego prowadzi taka właśnie sytuacja? No może dojść do uszkodzenia skóry, czyli to, co powinno stanowić dla nas ochronę, tak, no to de facto zniszczona, popękana skóra to są jeszcze jedne wrota do wniknięcia mikroorganizmów. To jest jedna rzecz. Poza tym, panie dyrektor, ludzie zwyczajnie nie chcą stosować produktów o bardzo brzydkim zapachu. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że w przestrzeni publicznej wszędzie są dozowniki, to jest sprawdzane, kontrolowane. Natomiast w środku są produkty słabej jakości,
jakości, no i po prostu społeczeństwo zwyczajnie tych produktów nie chce używać, czyli no nie mamy tej ochrony, którą nam dezynfekcja powinna tak naprawdę zapewnić. A jeżeli używają, to może nie działać, tak jak pan powiedział. Tak, i to jest, tak, dokładnie, to jest kolejna bardzo, bardzo, to jest kolejne bardzo duże zagrożenie. Tak usypia taką uwagę konsumentów, prawda? Bo dezynfekuje ręce, wchodzę do sklepu, dezynfekuje ręce. Wydaje się, że wszystko powinno być okej. Tak, dokładnie. Lepiej mieć w torebce swój, rozumiem, środek sprawdzony, niż korzystać z tych dostępnych publicznie. Panie doktor, znaczy myślę, że dzisiaj mamy taką szczególną sytuację, tak, że no, korzystanie z tych profesjonalnych środków ochrony osobistej, tak, przestrzeganie zasad higieny, tak, bo przecież mówimy tutaj nie tylko o dezynfekcji, ale o regularnym myciu rąk, mówimy o noszeniu maseczki, tak, no to są takie rzeczy, moim zdaniem, na które w dzisiejszych czasach no, warto zwrócić szczególną uwagę. I no tak, ja zdecydowanie do tego zachęcam, żeby korzystać z własnych produktów sprawdzonych. I za każdym razem, kiedy nie mamy możliwości umycia rąk, kiedy jesteśmy w miejscu publicznym, żeby z tej dezynfekcji korzystać jak najczęściej. Myśli pan, że dezynfekcja rąk, większa higiena rąk zostanie po pandemii? Jeśli można mówić o czasach po pandemii, bo WHO stwierdziło, że koronawirus zostanie zawsze, że zawsze będzie COVID. Panie doktor, znaczy ja myślę, że to się już zadziało, tak, i ten wzrost popytu na środki dezynfekcyjne, ogromny wzrost sprzedaży mydła, to są takie rzeczy, które mówią nam, że no po prostu zmieniliśmy nastawienie do mycia rąk, że te standardy higieny uległy podwyższeniu. I to też, bo mówimy dzisiaj no, o tych zagrożeniach i o tych trudnych sprawach, które są związane z epidemią. Natomiast ten wzrost higieny, on ma też przełożenie na inne sfery naszego życia. Panie doktorze, proszę sobie wyobrazić, że my dzisiaj mamy blisko 90% spadek zakażeń na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Właśnie dzięki tej podwyższonej higienie. Mamy 50% mniej zakażeń, jeżeli chodzi o grypę. Podobna sytuacja wygląda generalnie. Mamy, przepraszam, około 50% mniej przypadków chorób zakaźnych, czyli widać, że ta zmiana podejścia do higieny, ona po prostu naprawdę nam wszystkim się bardzo opłaca. Przepraszam. Są tak zwane choroby brudnych rąk, prawda? O których się zawsze mówiło i które zawsze były. Tak naprawdę, pani redaktor, okazuje się, że większość chorób zakaźnych, one w jakimś stopniu, w mniejszym czy większym, przenoszą się przez ręce i ten aspekt właśnie związany z higieną rąk jest absolutnie kluczowy. Zwraca na to uwagę Światowa Organizacja Zdrowia, że to jest absolutnie kluczowy element, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby w ogóle wszelkiego rodzaju zakażeń, jeżeli chodzi o opanowanie właśnie wszelkiego rodzaju chorób zakaźnych. Bo jeszcze są zakażenia szpitalne, prawda? Jeżeli zwiększamy dezynfekcję w szpitalach, to rozumiem, że łatwiej jest wyeliminować to zakażenie. Tak, pani redaktor. No, w zasadzie przed pandemią ten obszar służby zdrowia to był taki, to była nasza taka naturalna sfera życia zawodowego. I no, dzisiaj faktycznie widać, że także w szpitalach to podejście do higieny, do dezynfekcji, które jakby z natury rzeczy zawsze było na wyższym poziomie, no dzisiaj do tego przykłada się jeszcze większą wagę. Po prostu personel medyczny zdaje sobie sprawę, że ta dezynfekcja to jest jakby fundamentalna sprawa dla ochrony zarówno ich, jak i pacjentów. I tutaj pani redaktor, personel medyczny, panie pielęgniarki, lekarze są naszym naturalnym sprzymierzeńcem, bo w ich świecie
tak naprawdę ta dezynfekcja, ona się odbywa kilkadziesiąt razy dziennie. I teraz to są te grupy zawodowe, które muszą naprawdę dysponować środkami do dezynfekcji najwyższej jakości, bo no jeżeli zastosują produkt, który będzie dezynfekował, ale i niszczył ręce, tak, no to tam się pojawiają po prostu ogromne problemy. Panie prezesie, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Dziękuję państwu. Również życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku i przede wszystkim zdrowia i żeby ten przyszły rok może był nieco bardziej przewidywalny niż ten mijający. Także serdecznie państwu dziękuję. Miejmy nadzieję. Dziękujemy bardzo.